kto z was, więc zaczynając, kto z was lepiej gotuje? Ja. Ja bardzo dobrze gotuję. A kto lepiej prowadzi samochód? To zależy chyba od dnia. Ja na pewno źle parkuję, ja nie potrafię parkować. Ja uważam, że ja, no ale... Ale nie, no tak naprawdę my się z prowadzeniem samochodu to się wspieramy, bo Krzyś często się szybciej męczy w samochodzie, wtedy się zamieniamy. To znaczy, jeżeli gramy długą trasę, weekend, tak, to się zamieniamy, wiadomo. To jest oczywiste. Ale ja dobrze przyznam się, że na początku trochę się bałem oddać jej kierownicę. Myślę, że ja sobie tutaj zrobię małą drzemkę, a tu obudzimy się na drzewie, ale nie, nie. Ale nie, prowadzi nawet w górach ostatnio jeździłam, się trochę bałam, ja się właśnie boję w górach. Prowadzi bardzo dobrze, ale parkuje fatalnie. Potrafi zaparkować na środku skrzyżowania. I mówi, co, dobrze? No tak! No nie, aż tak, ale nie, parkuje strasznie. No i właśnie ty bardzo dobrze, a jeżeli chodzi o jazdę, to rzeczywiście mi zaimponował, jak była teraz zima i byliśmy w górach, dosłownie mieliśmy poziomą drogę, pionową drogę i ja się bardzo bałam, już zamykałam oczy, się odwracałam do psów, a on naprawdę idealnie to zrobił, była giga śnieżyca, no to po prostu mistrzostwo. Kto lepiej z was potrafi załatwiać sprawę w urzędzie? Ja. Karolina, bo ja jestem w ogóle asertywna i mi nikt nie wejdzie na głowę. Ja, a on jest za miły. Ja mam to raz, a dwa, że ja mam od czasów mojej młodości jakiś taki awers, jakiś niechęć do urzędów. Być może dlatego, że w młodości byłem anarchistą. Jak jestem w urzędzie, to czuję, że to jest takie zło, które chce mnie osaczyć, które chce mnie tak, zasadzić gdzieś do pudełka i wsadzić do szuflady. I dlatego w urzędzie się gubię. Na szczęście pomaga mi to, że jestem znany. Jak gdzieś coś mam załatwić i jestem zagubiony, to jakaś pani zawsze się znajdzie i mówi: Panie Krzysiu, czego pan szuka, jaki pokój, jaki coś tam tego. I to mam, to mnie ratuje czasem. No to faktycznie to jest przydatna umiejętność. Kto z was lepiej tańczy? No to oboje. Oboje chyba na tym samym poziomie. Tak, my dobrze tańczymy. Na tym samym poziomie. Najlepiej tańczymy, że dobrze, że ze sobą. Tak, my w ogóle bardzo lubimy tańczyć. My mamy kolekcję winyli i lubimy sobie robić takie wieczorki taneczne. Mamy też właśnie adapter bardzo fajny. Puszczamy sobie Presleya czy jakieś jazzowe płyty. I Krawczyk. Krawczyka też, ale takie zmysłowe, takie tak, tak, bardzo lubimy takie jazz for lovers. Jazz for lovers i tak, i wtedy, to my lubimy bardzo. I tańczyć. Wtedy otwieramy sobie jakieś dobre wino i tańczymy. Tak, chyba mocno. A kto lepiej potrafi opowiadać dowcipy? Krzyś. Ja opowiadam okropnie dowcipy, wszystkie psy. Zawsze trzeba je tłumaczyć, o co chodzi. No nie, chodzi, że ja potrafię zepsuć, bo chcę coś powiedzieć, wydaje mi się to zabawne. No jak opowiadam, to niestety cały dowcip jest spalony. On naprawdę jest mistrzem opowiadania dowcipów. Już niektóre jego dowcipy słuchałam po 15-16 razy i zawsze mnie bawią. Stand-up widziałam ponad 150 razy i zawsze mnie bawi. To już samo w sobie jest. To jest miłość, nie? Nie, no ale dużo jest ludzi. Nieprawda, bo jest dużo takich ludzi, którzy przychodzą po kilkanaście razy z fanów. Są tacy fani, którzy jeżdżą za przyjaciół i oni to samo mówią, więc on naprawdę. Coś jest nowego. Bo on opowiada, ale zawsze albo tutaj inaczej. To nie tak, to jest też mistrzem. Byliście 10 razy na występie, czy 15 razy mówić, zawsze coś znajdą ciekawego. Tak, to jest super. A kto lepiej posprząta mieszkanie? Ja. O Jezu. Karolina. Ja prawie Karolina, w ogóle nie sprzątam, no staram się pomagać, czasem odkurzam. Ja w ogóle też, tak, ale ja w ogóle wolę sama sprzątać. Ja chyba nawet nie wiem, jak ja jej przeszkadzam w sprzątaniu, ja próbuję sprzątać. Kto pierwszy się zakochał? Chyba ja. Ja się nie, no zauroczenie było ten, ale ja chyba tak dojrzale się pierwsza zakochałam. Tak, jak powiedziała mi, że mnie kocha, to tak nie chciałem wierzyć, bo to jakiś dowcip. Czyli tutaj odpowiedź, kto pierwszy powiedział, kocham cię? Ja, tak. A kto lepiej gospodaruje pieniędzmi? Nie, no to oboje. My nie mamy z tym w ogóle. Z tym nie ma problemu, tak. To chyba oboje jesteśmy odpowiedzialni. Tak. Chyba nie szastamy pieniędzmi. Nie dajecie się porwać impulsywnym wydatkom? Nie, ja nigdy tego nie miałem. Jeżeli już, to na jakieś takie... Właśnie w Empiku, ale to wydamy 400 i to są impulsywne wydatki. Nie, my nie wydajemy na jakieś głupoty właśnie rzeczy. W ogóle jest tak, że to jest może zaskakujące, ale to jest domena też pustych ludzi, że muszą sobie budować swoją pozycję czy osobowość tym, że mają taki super samochód albo taki gadżet w domu. Nam to kompletnie nie imponuje. Ja mam kolegów, którzy są milionerami i mam kolegów, którym brakuje do pierwszego i jeżeli oni
nadają na podobnych falach, to, tak. to po prostu to dla mnie nie ma znaczenia, ale niestety mam też takich, może nie kolegów, ale znajomych, którym strasznie imponuje kto co ma. Bardzo. I miałem takiego kumpla, który ciągle wyliczał kto co ma, kto co ile zarobił i tak dalej. I to jest po prostu, nie ma większego nudziarza. I większość coś, zmyśla jeszcze, to jest śmieszne. Większość zmyśla, także tak, po prostu to jest coś tak, bardzo ciężkie rozmowy. Unikamy go. Tak. I takie ostatnie pytanie. Co twoja druga połówka robi zaraz po przebudzeniu się? On idzie pisać felieton. I się chyba goli. To są nie, najpierw idę do kibla, później pisać felieton. No tak, ale nie, no najbardziej mi się kojarzy zawsze, że mnie budzi i jeszcze ja śpię i idę pisać felieton. Ja tak myślę, super, nie muszę na tym mówić, bo śpię. A rzeczy, które staram się zrobić, to umyć zęby i ogolić się. Jakoś mam tak, że jak się nie ogolę, to się tak, śledzę, tak. to nie zaczynam dnia. A poza tym już ogolony i z umytymi zębami, to już mogę się pocałować i wtedy... Tak, a ja właśnie jak wstaję, to jeżeli jest Krzyś, to jemu daję pierwszego buziaka, jak nie, to pieskom. No i później też zęby, no i spacer z psami zazwyczaj, tak, to są takie... Czasem całuje mnie i myśli, że jestem tym trzecim pieskiem.